Witam i zapraszam na prezentację menu ustawienia w nowym interfejsie dla dekoderów cyfrowego Polsatu. Menu ustawienia wybieramy z poziomu głównego menu, wybierając ikonę ustawienia lub poprzez naciśnięcie przycisku menu na pilocie. W pierwszej pozycji menu ustawienia widzimy menu informacje, w którym umieszczone są pod menu dostęp warunkowy, centrum obsługi klienta, szczegóły sprzętowe i nagra. Dostęp warunkowy zawiera komplet informacji niezbędny do kontaktu z centrum obsługi klienta, takie jak numer karty, numer modułu i aktualną wersję oprogramowania dekodera. Następnie w menu centrum obsługi klienta mamy pełen zestaw wszystkich informacji, które są niezbędne abonentowi do kontaktu z centrum obsługi klienta. To jest numer telefonu, adres mailowy. Szczegóły sprzętowe. Tutaj mamy podany model dekodera, model dysku twardego, jeżeli podłączyliśmy dysk do portu USB zewnętrzny, lub jeżeli dekoder jest dekoderem HD7000, będzie tutaj model dysku wewnętrznego wbudowanego w dekoder. Również tutaj mamy podaną aktualną zajętość dysku twardego. Kolejne menu dotyczy systemu kodowania i zawiera niezbędne informacje techniczne. Wracamy do poziomu głównego menu. Następną pozycją jest menu diagnostyka, które jest bardzo ważne dla każdego użytkownika, ponieważ tutaj możemy sprawdzić jakość sygnału i parametry sygnału dostarczonego z anteny oraz sprawdzić diagnostykę połączenia sieciowego. W pierwszym menu sprawdzenie sygnału z anteny mamy do wyboru listę kanałów i dzięki temu mamy możliwość sprawdzenia jakości sygnału i parametrów z anteny, jakie odbiera dekoder. Przy czym należy zauważyć, że obydwa te parametry, czyli siła sygnału i jakość sygnału, powinny zawsze stabilnie pokazywać kolor zielony, a obydwa paski powinny być powyżej 50%. W menu diagnostyka połączenia sieciowego możemy sprawdzić, czy aktualnie dekoder ma przyznany adres IP. Dzięki temu może być połączony z siecią lokalną i dalej z internetem. Kolejnym menu jest menu ustawienia użytkownika. W tym menu na pierwszej pozycji mamy możliwość zmiany języka menu, czyli wybrać możemy język polski lub język angielski. Po zmianie treść i opisy menu będą w języku angielskim, po powrocie w języku polskim. Domyślna wartość język polski. Menu dźwięk dotyczy domyślnej ścieżki audio dla kanałów telewizyjnych i domyślną wartością jest język polski, do wyboru język polski, język angielski. Język napisów. W tej pozycji mamy możliwość wybrania, czy napisy mają być wyłączone domyślnie dla wszystkich kanałów, czy też mają być domyślnie wybrane napisy w języku polskim lub angielskim. Automatyczna aktualizacja programu TV. Domyślnie ta opcja jest wyłączona. Jest ona rekomendowana w przypadku, jeżeli użytkownik korzysta z trybu oszczędzania energii czuwanie, czyli to jest ten tryb oszczędzania energii, gdzie odbiornik, dekoder pobiera najmniej energii w trybie, kiedy nie jest używany. Niemniej jednak za każdym razem dekoder będzie uruchamiał się dłużej i nie będzie posiadał między innymi zaktualizowanego programu TV. Więc osoby, które korzystają z trybu czuwania, oszczędzanie energii, powinny włączyć również automatyczną aktualizację programu TV. Ta opcja również powoduje, że ten stan, kiedy będziemy mogli oglądać program telewizyjny, będzie wydłużony o czas, kiedy ta aktualizacja programu TV
automatycznie nie zostanie zakończona. Zacznij nagranie. Ta opcja menu dotyczy ustawienia czasu, który będzie automatycznie dodawany do każdej zaprogramowanej pozycji nagrania jakiegoś programu. Opcje są dostępne, tak jak widać na ekranie, albo o czasie, czyli będzie realizowana zgodnie z tym, co zostało przez nas zaprogramowane, lub do każdego czasu będzie dodana wybrana przez nas ilość minut wcześniej, czyli nagranie zacznie się o określony czas wcześniej. To samo dotyczy możliwości ustawienia stałego czasu, który będzie dodany do każdej audycji, który będzie zwiększał długość nagrania o czas, który ustalimy tutaj od 5 do 30 minut. Wyświetlenie paska informacji dotyczy ustawienia czasu, przez jaki jest wyświetlany pasek informacji, który pojawia się przy zmianie kanału albo podczas, kiedy my chcemy go wyświetlić, on jest automatycznie chowany po czasie, który jest tutaj ustawiony w tym menu. Domyślna wartość 4 sekundy. Możemy zwiększyć, jeżeli ktoś uważa, że powinien mieć ten czas dłuższy, żeby móc swobodniej czytać opisy programów, bo ten czas jest dla niego na przykład za krótki. Jasność wyświetlacza dotyczy stanu pracy dekodera, kiedy jest on w trybie użytkowania. I tutaj mamy wartości od 1 do 4. Im niższa wartość, tym wyświetlacz jest ciemniejszy. Im wyższa wartość, tym wyświetlacz jest jaśniejszy. Druga wartość dotyczy stanu, kiedy dekoder jest w stanie tak zwanego szybkiego startu, czyli w tym stanie, kiedy jest w stanie no, nie pracy, ale stanie wyłączenia takiego miękkiego, możemy to tak nazwać. I tutaj mamy do dyspozycji wartości, że wyświetlacz może być całkowicie wyłączony, albo wyświetlacz może mieć określoną jasność od 1 do 4. Przezroczystość komunikatów to jest następna opcja, która dotyczy przezroczystości komunikatów wysyłanych przez operatora, które się pojawiają w ramach ekranu na telewizorze. I tutaj mamy wartość albo automatyczną, czyli ona jest domyślna, albo wartość od 1 do 4. Im większa wartość, tym ta przezroczystość komunikatów jest większa, czyli może być ten komunikat mniej widoczny na ekranie, będziemy lepiej widzieć to, co się dzieje w tle za komunikatem. Automatyczne wyłączenie dotyczy opcji oszczędzania energii. Ta opcja służy do określenia, po jakim czasie bezczynności, czyli kiedy nie naciśniemy żadnego przycisku na pilocie, po jakim czasie bezczynności dekoder przejdzie do stanu szybkiego startu. Ponieważ w dekoderze HD5000, na którym akurat tutaj pokazuję to menu, nie mamy dwóch stanów jakby oszczędzania energii, jest tylko możliwość po prostu po czasie bezczynności wyłączenia dekodera do określonego stanu. Strefa czasowa to jest możliwość ustawienia określonej strefy czasowej, która jest przydatna w przypadku, kiedy ktoś korzysta z dekodera w innej strefie czasowej. To tyle, jeżeli chodzi o ustawienia użytkownika. Wracamy do podstawowego poziomu menu ustawienia. Następna pozycja, bardzo istotna, zarządzanie kanałami. To jest menu, na które wiele osób czekało. Ułatwienie w tworzeniu własnych list ulubionych kanałów, dodawanie list nowych użytkownika, tworzenie list. Ja tutaj przykładowo w międzyczasie klikam sobie poprzez naciśnięcie OK kolejne kanały, aby dodać do wbudowanej listy o nazwie ulubione. Po prawej stronie po naciśnięciu w środkowej kolumnie dodaj pojawiły się kanały, które dodałem do listy. Teraz jeżeli chcę sobie zmienić pozycję danego kanału na liście ulubione, zaznaczam przyciskiem OK ten kanał, wciskam przesuń i następnie strzałkami zmieniam pozycję tego kanału na dowolną pozycję. Akceptuję przyciskiem OK. Na tej zasadzie można
tworzyć i modyfikować wszystkie listy użytkownika. Możemy też stworzyć nową listę o nazwie na przykład ABC. Będzie to już lista, która będzie naszą listą, nie będzie musiała mieć nazwy wbudowane listy ulubione i również do tej listy możemy dodać dowolne kanały, przechodząc po lewym oknie, w którym widzimy wszystkie kanały z listy operatora. Możemy sobie je dodać do listy ABC i tutaj zaznaczając na przykład kanał pierwszy, przesunąć sobie Polsat Play na przykład pozycję ostatnią. Nie będę tutaj dużo mówił o tym menu, bo wydaje mi się, że jest to na tyle proste, że jakieś poważniejsze tłumaczenie nie ma tutaj sensu. Natomiast również w tym menu mamy możliwość blokowania kanałów. To nie tylko tworzenie listy, ale możemy również zablokować kanał, który jest na danej liście. Zaznaczyłem sobie po prawej stronie kanał Polsat Play, przyciskam przycisk OK. Pojawia się prośba o podanie kodu PIN, podaję kod PIN i automatycznie kanał Polsat Play, który znajduje się na liście mojej ABC, został zablokowany. Te wszystkie operacje w tym user interfejsie nie wymagają potwierdzania, czyli ja stworzyłem listę, do której dodałem kanały i to wszystko już jest zapamiętane. Wystarczy, że naciskam przycisk zamknij, wracam z powrotem do zarządzania kanałami i teraz jak wejdę do zarządzania kanałami, wybiorę sobie tutaj listę ABC, to już wszystko zostało zapamiętane. Dobrze, wychodzę z listy zarządzania kanałami, przechodzę do kolejnego menu antena. Antena. Pierwsza pozycja to jest instalacja kanałów. Instalacja kanałów to jest instalacja kanałów z oferty cyfrowego Polsatu, czyli wszystkich kanałów operatora. Tutaj widzimy postęp tej instalacji w postaci zmieniających się wartości w polu kanały TV. Za chwilę będziemy również widzieć zainstalowane kanały radiowe. Po zakończeniu tego procesu pojawi się możliwość potwierdzenia i zakończenia tej operacji, dokładnie tak jak teraz. Zatwierdzamy naciskając OK, wracamy do głównego menu. Tak zainstalowaliśmy kanał, jeżeli występuje taka potrzeba ponownej reinstalacji kanałów operatora. Następne menu, bardzo ważne dla osób, które mają zaawansowane konfiguracje anteny, to jest konfiguracja anteny. W menu konfiguracja anteny mamy możliwość zmiany typu konwertera, ale jeszcze istotniejsze jest, mamy możliwość również skonfigurowania portów dla przełącznika DAISEC. W tej przykładowej konfiguracji tutaj u mnie dla celów pokazowych niestety nie mam instalacji z DAISEC-iem, ale pokażę to na sucho, jak to wygląda. Przypisałem port DAISEC do satelity Holbert. Po włączeniu funkcjonalności, czyli po przypisaniu pierwszego portu do satelity Holbert, to jest wymagane, ponieważ teraz dopiero system wie, że w ogóle w naszej instalacji antenowej istnieje DAISEC. Możemy z kolei przejść do przypisania portu dla innego satelity i przykładowo niech to będzie satelita Astra. Wybieramy sobie satelitę Astra, wracamy z powrotem do konfiguracji DAISEC i przypisujemy dość typowo port B dla satelity Astra. W tej konfiguracji mamy satelitę Holbert, mamy przypisany port A i paski siła i jakość sygnału pokazują kolor zielony i satelitę Astra, gdzie przypisałem port B. No niestety nie mam tutaj w instalacji satelity Astra, stąd obydwa paski mają kolor czerwony i wskazują wartość zerową. Teraz, jeżeli w czasie tej konfiguracji ktoś się pomyli, pomieszają mu się te porty, źle przydzieli, nie tylko do Astra albo do jakiegoś innego satelity, porty nie tak, jakby chciał i chciałby wrócić ze wszystkim bez przeglądania tych wszystkich portów, do którego satelity, jaki port został przydzielony, wystarczy ustawić dla
satelity Hotbird, Dysec port na nieużywany. Taka konfiguracja, czyli wyłączenie portu dla satelity Hotbird, powoduje usunięcie konfiguracji Dysec dla wszystkich satelitów. Czyli jeżeli chcemy wrócić z konfiguracją Dysec i zacząć od początku, to taka konfiguracja spowoduje, że wszystkie ustawienia dla różnych satelit, portów, przydziałów i tak dalej zostaną wyczyszczone i wracamy do stanu podstawowego. W tym miejscu również, jeżeli ktoś ma instalację tak zwaną unicable'ową, istnieje możliwość wyboru typu konwertera SCR. Po zmianie na konwerter SCR musimy wybrać częstotliwość. W każdej instalacji unicable'owej z konwerterem typu SCR, czyli unicable 1 w takim standardzie, musi być dla każdego dekodera przypisana w menu inna częstotliwość. Czyli jeżeli tutaj mamy 1210, 1210, to w dekoderze na przykład multiroomowym w drugim pokoju będziemy musieli przypisać częstotliwość 1420 MHz. Takie są zasady, jeżeli chodzi o instalację z konwerterem SCR. Każdy z dekoderów musi mieć przypisaną indywidualną częstotliwość. Ja w tej instalacji teraz nie mam tutaj konwertera SCR, stąd sygnał jest 0. Wracam więc do typu konwertera uniwersalnego. To tyle na temat konfiguracji anteny. Wracamy do menu antena. Wyszukiwanie ręczne. Menu wyszukiwanie ręczne znane z poprzedniej wersji oprogramowania. Wybieramy sobie tutaj częstotliwość, na której chcemy wyszukać kanały. Zakładamy, że to będzie 11393 na przykład, bo wiemy, że tam są kanały FTA, które możemy doinstalować. Kanały, które zostaną wyszukane ręcznie i doinstalowane do listy kanałów, trafią na pozycję powyżej 1000 na liście kanały TV wszystkie. Ponieważ tutaj po wpisaniu bezpośrednio akurat reszta parametrów, bezpośrednio częstotliwości, reszta parametrów się zgadza, stąd paski siła i jakość sygnału mają wskazanie poprawne, uruchamiam wyszukiwanie kanałów. Mam nadzieję, że na tym transponderze się nie mylę i są jakieś kanały FTA, które mogą być doinstalowane do listy operatora. O, 8 kanałów. Zasada jest taka, nie zostaną dodane żadne kanały, które już istnieją na liście cyfrowego Polsatu. Czyli jeżeli na danym transponderze, wyszukując nowe kanały, są kanały, ale one już są dodane na liście operatora, to tutaj będzie ilość kanałów 0. O, widać z tego, że mamy 8 kanałów. Możemy sobie sprawdzić w menu zarządzanie kanałami na przykład. Przejdźmy sobie na koniec listy i tutaj naciskając minus program, czyli przechodząc w dół listy, możemy sobie szybko przejść ekran po ekranie po liście i jesteśmy, o, SKTV na przykład pojawiła nam się taka pozycja. Możemy sobie dodać do ulubionych kanał SKTV. Wracam z powrotem do menu antena, bo została nam jeszcze ostatnia pozycja, wyszukiwanie automatyczne. Wyszukiwanie automatyczne to jest wyszukiwanie kanałów z wybranego satelity wszystkich kanałów danego typu, czyli niekodowane jest opcją domyślną, czyli jeżeli uruchomimy teraz wyszukiwanie, zostaną wyszukane z satelity Hotbird wszystkie kanały niekodowane. Albo kanały wszystkie, w tym kanały również kodowane, co troszkę jest bez sensu, ponieważ wiadomo, to jest dekoder dedykowany do odbioru kanałów z oferty cyfrowego Polsatu i kanały kodowane inne niż cyfrowego Polsatu, no nie da się ich oglądać po prostu. Nie będę teraz wyszukiwał, aby nie zaśmiecać dekodera, więc w związku z tym każdy będzie mógł sobie sprawdzić tę opcję, jeżeli będzie miał taką ochotę we własnym zakresie. Następne menu, które mamy na poziomie
W ustawieniach to jest obraz i dźwięk. Pierwsza pozycja, format ekranu telewizora. I tutaj możemy ustawić odpowiedni format w zależności od modelu telewizora, do którego jest podłączony dekoder. 16:9 to jest domyślna opcja, ponieważ teraz no, znakomita część osób już ma płaskie telewizory w proporcjach 16:9 albo 4:3, jeżeli ktoś jeszcze tradycyjnie korzysta ze starego telewizora tak zwanej bańki, czyli telewizora CRT. Zestawiamy opcję 16:9, to jest opcja, która jest teraz chyba najbardziej popularna. Skalowanie obrazu. Skalowanie obrazu dotyczy przypadków, kiedy obraz, który jest przesyłany, jest niezgodny, jego proporcje w stosunku do wybranego formatu ekranu telewizora. Czyli jeżeli na przykład mamy tutaj wybraną opcję 4:3, a obraz będzie panoramiczny 16:9, to w tym momencie musimy ustawić jakąś opcję, sposób skalowania tego obrazu. I zazwyczaj w takim wypadku będą to pasy u góry i u dołu ekranu. Natomiast możemy ustawić, że ten obraz zostanie rozciągnięty maksymalnie na boki po to, żeby zapewnić wypełnienie odpowiednie ekranu. Następną pozycją jest rozdzielczość obrazu HDMI. Domyślnie jest ustawiona 1080i i to jest w zasadzie opcja rekomendowana, ponieważ wszystkie kanały, które HD, które są nadawane z satelity, są nadawane w rozdzielczości 1080i. Do wyboru są jeszcze opcje 720p i 576p, gdyby któryś z telewizorów podłączonych poprzez port HDMI nie wspierał rozdzielczości 1080i. Kolejna opcja to jest HDMI CEC. Dotyczy ona sterowania dekoderem telewizora, a głównie chodzi o włączenie jednoczesne telewizora i dekodera i wyłączenie telewizora i dekodera. Jeżeli włączymy tę opcję, to jeśli oprogramowanie telewizora wspiera obsługę protokołu HDMI CEC, to jednocześnie powinien być włączany telewizor po włączeniu dekodera i wyłączany telewizor po wyłączeniu dekodera. Sterowanie dźwiękiem w TV jest to sposób na wykorzystanie protokołu HDMI CEC na sterowanie dźwiękiem za pomocą pilota od dekodera steruje się dźwiękiem w telewizorze. Czyli dzięki protokołowi HDMI CEC po włączeniu tej opcji HDMI CEC można włączyć opcję sterowanie dźwiękiem w TV i wtedy przyciskami głośności pilota od dekodera jest regulowana głośność w telewizorze. Działa to w ten sposób, jakbyśmy wzięli do ręki pilot od telewizora i nim regulowali głośność dźwięku w telewizorze. Jest to o tyle wygodne, że jeżeli regulujemy dźwiękiem w telewizorze z poziomu dekodera, pilota dekodera, to po zmianie źródła, na przykład jeżeli przełączymy telewizor z dekodera na smart aplikację w telewizorze albo na inne urządzenie, nie będziemy musieli specjalnie zmieniać głośności, ponieważ te urządzenia będą miały podobną głośność. Ta funkcjonalność sterowania dźwiękiem jest bardzo zależna od oprogramowania i nie wszystkie telewizory wspierają to rozwiązanie. Następna pozycja, cyfrowe wyjście dźwięku. Tutaj określamy, jaką drogą ma być wysyłany dźwięk Dolby Digital, czyli cyfrowy dźwięk. Czy to będzie wyjście HDMI, czy to będzie wyjście SPDIF optyczne. Czyli jednym słowem, czy dźwięk cyfrowy będzie przesyłany jednocześnie w postaci dźwięku przestrzennego do telewizora poprzez połączenie HDMI, czy będzie kierowany na wyjście optyczne SPDIF. Rodzaj dźwięku HDMI tutaj w tej pozycji menu określamy, czy dekoder ma robić tak zwany downmuxing, czyli
zamienia dźwięk przestrzenny do dźwięku stereo, czy też dźwięk ma być w postaci bitstreamu wysyłany bezpośrednio do zestawu na przykład kina domowego. I tutaj mamy opcję auto albo stereo. Jeżeli ustawimy na auto, to w zależności od tego, jaką wybierzemy ścieżkę dźwiękową w danym kanale, to wtedy dekoder będzie wiedział, w jaki sposób ma przesyłać ten dźwięk do urządzeń zewnętrznych. Wideo wyjście TV z kart określa, w jakim standardzie wideo ma być przesyłane na połączeniu z kart, czyli czy RGB, czy CVBS. To tyle, jeżeli chodzi o obraz i dźwięk. Wracamy do podstawowego menu. Menu sieć. W menu sieć mamy dwa ustawienia, przewodowa i Wi-Fi. Przewodowa to jest typ konfiguracji automatyczny, DHCP, wartość domyślna. Mamy jeszcze wartość manualną. Jeżeli ktoś będzie miał jakąś specyficzną konfigurację sieci, może ustawić wartości tutaj ręcznie, wprowadzić wszystkie parametry sieciowe lub w przypadku automatycznej konfiguracji większość połączeń sieciowych zawsze się daje aktywować. W związku z tym rekomendowane ustawienie to jest automatyczna konfiguracja DHCP, typ konfiguracji. Sieć bezprzewodowa Wi-Fi to umożliwia połączenie to menu za pomocą zewnętrznego modułu Wi-Fi TP-Link podłączanego do portu USB i portu Ethernet. Ja tutaj akurat dla celów demonstracyjnych nie mam pod ręką takiego modułu, mogę tylko pokazać, jak wygląda mniej więcej początek tego procesu. Oczywiście gdybym miał podłączony taki moduł, to będą kolejne kroki, po tym pierwszym na pewno występowały i w ten sposób można skonfigurować dekoder do połączenia z siecią wewnętrzną. To jest właśnie przykład, kiedy ja nie mam tego modułu podłączonego. Wychodzimy z menu sieć, przechodzimy do ochrony rodzicielskiej. W tym menu musimy podać, aby wejść dalej, aktualny kod PIN ochrony rodzicielskiej. Tutaj mamy w menu możliwość włączenia, wyłączenia ochrony rodzicielskiej, ustawienia ograniczenia wiekowego, które będzie powodować ograniczenie możliwości oglądania bez podawania kodu PIN określonych audycji, czyli jeżeli tutaj ustawimy, że ograniczenie wiekowe jest 4 lata, to wszystkie audycje, które mają przez nadawcę określone, że są przeznaczone dla widzów starszych, będą wymagały podania kodu PIN. W tym menu również mamy możliwość zmiany kodu PIN. Trzeba oczywiście wprowadzić aktualny kod PIN, nowy kod PIN, potwierdzić nowy kod PIN. Wracamy z powrotem do podstawowego poziomu menu. Ustawienia sprzętowe. Tutaj mamy trzy pozycje: ustawienia domyślne, aktualizacja oprogramowania, formatu i dysk. Ustawienia domyślne służą oczywiście do ustawień domyślnych, do powrotu, do przywrócenia dekodera do stanu domyślnego, czyli trzeba będzie przejść przez cały proces pierwszej instalacji i skonfigurować dekoder od początku. Oczywiście jest ostrzeżenie, że utraci użytkownik listy ulubione, zaplanowane przypomnienia, zaplanowane nagrania nie zostaną usunięte. I to jest ważna informacja, że przy przywracaniu ustawień tracone są konfiguracja dekodera, listy ulubione, zaplanowane przypomnienia i nagrania, ale same nagrania na dysku nie będą skasowane. Nie przywracamy ustawień, idziemy dalej. Aktualizacja oprogramowania. Tutaj możemy wymusić sprawdzenie, czy jest dostępna nowa wersja oprogramowania. Jeżeli nie ma, to będzie stosowny komunikat. Jeżeli jest nowsza wersja, to wtedy przejdziemy do aktualizacji oprogramowania. Kolejna pozycja, formatu i dysk. Tutaj również, aby przeprowadzić formatowanie z dysku, musimy podać kod PIN. Możemy w tym momencie sformatować dysk, oczywiście dysk czy zewnętrzny USB, czy dysk wbudowany w przypadku dekodera HD7000. W każdym takim przypadku sformatowanie dysku powoduje utratę nagrań. Czasami ze względu na różny stan dysków zewnętrznych USB
warto przeprowadzić taką operację w celu oczyszczenia dysku i poprawienia jak gdyby jego stanu. Nie formatujemy dysku, ponieważ mogą nam się jeszcze informacje zawarte na nim przydać. To tyle, jeżeli chodzi o ustawienia i możliwości konfiguracji dekodera w nowej wersji oprogramowania dla dekoderów CPT-HD. Jest to stan oprogramowania na dzień, a właściwie miesiąc, maj 2017. Oprogramowanie będzie jeszcze na pewno ewoluowało, więc należy się spodziewać następnych nowych i ciekawych funkcji. Dziękuję.